Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zbliża się weekend, ale w ten weekend niewiele się dzieje, więc może porozmawiamy o tym, co się dzieje w boksie, bo dzieje się sporo, ale wokół innych spraw. Pierwsza, oczywiście jeszcze nie zabrałem na ten temat głosu, tylko i wyłącznie na Twitterze zapytałem się Was, co myślicie na ten temat. To jest oczywiście wpadka Kusumono w walce z Adamem Kownackim. Co to w ogóle zmienia u Adama Kownackiego w postrzeganiu naszym oczywiście, bo u Adama może zmienić to sporo. Może sobie pomyśleć, że wygrałby tę walkę zdecydowanie łatwo, żeby Kusumano na tym dopingu nie był. Może sobie pomyśleć, że teraz należy mu się druga szansa i pewnie tak jest. Może sobie pomyśleć, że walka zostanie wymazana, więc przywrócą go wysoko gdzieś tam do rankingów. Może sobie pomyśleć wiele rzeczy i ma do tego prawo. A co o tym myślimy my, a konkretnie ja, bo wasze opinie zebrałem, wasze zdanie zdam. No ja myślę, że w kontekście historycznym może to trochę więcej zmieniać niż w kontekście rzeczywistym, czyli tego, co się dzieje w tej danej chwili. Nikt tych ciosów w kontekście rzeczywistym Adamowi nie zabierze i to, co przyjął w kolejnym pojedynku, to już jest jego. Jego odporność absolutnie nie wzrośnie w związku z tym, że Kusumano na dopingu został złapany. O tym nie ma absolutnie mowy, więc w kolejnej walce będzie miał podobne szanse jak w walce z Czułką, takie jakie ocenialiśmy go na podstawie walki z Kusumano. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie jest to w mojej ocenie, bo czy Adam w walce z Wilderem, Tysonem Fury, Antonym Joshuą, czy Aleksandrem Usykiem będzie miał przez to, że Kusumano został złapany na dopingu, większe szanse? Pomyślmy sobie w ten sposób. Ja tak to rozumiem. Jeżeli Adam Kownacki przegrałby walkę z Arnoldem Schwarzeneggerem. No i wszyscy wiemy, że Arnold Schwarzenegger jakby przeszedł kontrolę dopingową, to prawdopodobnie miałby wynik pozytywny, nawet ze 100% pewnością można to powiedzieć, szczególnie, że w swoim najnowszym filmie przyznał się, że zażywał środki dopingujące. W ogóle dziwne, że ktoś mógł pomyśleć i się dziwić, że było inaczej. No to dalej Adam Kownacki przegrałby z Arnoldem Schwarzeneggerem. To, że Arnold Schwarzenegger okazało się, że był na dopingu, no to niewiele zmienia. Przegrał z kulturystą. Tutaj nie przegrał z kulturystą, przegrał z pięściarzem, ale można się kłócić, czy to jest pięściarz klasy B, czy pięściarz klasy C. No myślę, że raczej B, natomiast na pewno nie należy do tej elity, ani do pięściarzy typu A klasy. A już elita, która wykracza poza tą A-klasę, to jest zupełnie nie do osiągnięcia dla Kusumano. No i też trzeba się zastanawiać, ile ten doping może w tak złożonym sporcie, jakim jest boks, pomóc. Być może trochę na wydolność, ale z jednej strony pomaga na wydolność. Nie wiem, na czym został złapany Kusumano. Z drugiej strony to wydolność ogranicza. Jeśli weźmiemy coś na siłę, to ogranicza wydolność. Jeśli odwrotnie, to odwrotnie. Bo to jest, tak jak powiedziałem, bardzo złożony sport. Coś może poprawić odporność, ale obniżyć czas reakcji itd., itd. Więc tutaj można wziąć też wszystko naraz oczywiście, ale to też jakieś skutki negatywne ma i nie bez przyczyny to jest zabronione. Także tutaj ja bym nie upatrywał problemu tylko i wyłącznie w dopingu. To jest jakiś procent tego, co się stało. Adam po prostu po raz kolejny pokazał się ze słabej strony, no bo przecież trzy wcześniejsze pojedynki przegrał też nie z mistrzami świata.
Oczywiście Adam swoimi każdym kolejnym zwycięskim pojedynkiem rozbudzał tą naszą nadzieję. Oczywiście na początku były słowa krytyki ze strony komentatorów, ekspertów. Pamiętam, jak w gronie z Mateuszem Borkiem, panem Januszem Pinderą i Przemkiem Saletą, no nie do końca wierzyliśmy w ten sukces Adama Kownackiego. Oczywiście w sukces mówimy tutaj o sięgnięciu po tytuł Mistrza Świata. Ale później Adam każdą kolejną walką, każdym kolejnym pojedynkiem wbijał nam tą szpileczkę, że no słuchajcie, może i nie cenicie moich umiejętności wysoko, może mojego przygotowania fizycznego, ale zobaczcie, wygrywam z każdym kolejnym rywalem i to coraz lepszym. I rzeczywiście w wielu pojedynkach mnie Adam bardzo zaskoczył pozytywnie i chylę mu za to czoła, do jakiego momentu w boksie zawodowym doszedł, ale robił to w głównej mierze i tutaj ja zdania nie zmieniłem od początku, na charakterze i na świetnym zdrowiu, które posiadał, czyli dużej odporności, świetnej wydolności. Tutaj jak pewne rzeczy się kończą, przede wszystkim moim zdaniem skończyła się ta odporność. No i mimo, że nie każdy cios wywraca Adama, to wiele ciosów go kręci i powoduje w jego boksie zawahanie. Jeśli on się waha, nie idzie tak do przodu agresywnie, jak szedł, to ta jego kondycja ma trochę mniejsze znaczenie. No i a generalnie jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne, szybkość i tak dalej, to tutaj braków do czołówki było sporo. Więc stracił trochę te dwa atuty, o którym mówiłem. Odporność mocno, kondycja już tak nie wpływa na obraz pojedynku ze względu, że nie ma na tej odporności i takiej presji Adam nie wywiera, więc generalnie Adam naprawdę stracił na wartości jako pięściarz. No i mimo, że ja bardzo lubię Adama, pamiętam jak poznałem go pierwszy raz, byliśmy razem na meczu reprezentacji Polski, ale to nie zmienia faktu w jakiejś realnej ocenie w tej chwili jego umiejętności i tutaj myślę, że walka z Kusumono, jakby wpadka dopingowa Kusumana niewiele tu zmienia. W kontekście historycznym zmienia trochę więcej, bo nie będzie porażki na boksereku. Będzie walka wpisana jako no contest, więc będą trzy czerwone okienka, a nie cztery w ostatnich pojedynkach. Ale powiedzcie mi szczerze, takie zadam wam pytanie, jak skończyła się walka Mike'a Tysona z Andrzejem Gołotą? Jestem ciekaw, ilu z was powie, że to był no contest. Oczywiście Tyson został złapany na marihuanie. Ona bardziej przeszkadzała mu prawdopodobnie w boksie niż pomagała. Na pewno, no bo to jest oczywiste. Wszyscy, którzy wiedzą jak działa marihuana, na to wiedzą, że na pewno nie wpływa to ani na szybkość, czas reakcji, ani na wydolność, na nic z tym związane. Więc jest na liście dopingowe, no ale generalnie bardziej przeszkadza niż pomaga pięściarzowi. No ale wszyscy wiedzą też, pamiętają, mają w głowie jak walka na Tysona z Gołotą się skończyła. Tyson zdemolował Gołotę i Gołota po prostu uciekł z ringu. Nie chciał dalej kontynuować tego pojedynku. Tak większość moich znajomych, tak ja i tak mnóstwo osób zapamiętało ten pojedynek. I to, że walka wpisana jest jako no contest, niewiele zmieniła. Ja zapamiętam pojedynek z Kusumono, będę miał z tyłu w głowy, że Kusumana brał tam doping, natomiast zapamiętam te wszystkie ciosy, które spadły na Adama Kownackiego. Owszem, on miał rację, że Kusumono, mówię tu o Adamie, mógł te kryzysy przechodzić lepiej i przejść się w ogóle w tej walce dzięki dopingowi, natomiast absolutnie tutaj nie brałbym tego tak mocno pod uwagę. Więc to by było tyle co do tego pojedynku. Oczywiście Adam ma już nazwisko, które wybudował tymi wszystkimi walkami, o którym mówiliśmy. Może teraz spróbować sił w Stanach Zjednoczonych, powiedzieć, że rywal był na dopingu, gdzieś będzie pretekst do powrotu. Może oczywiście bawić się w Polsce to myślę
że bardziej nawet nie we free fighty, ale na deskach organizacji free fightowych, bo one mają pieniądze, żeby taką walkę Adamowi Kownackiemu zorganizować. I tu jest jakieś pole do popisu, natomiast ja uważam, że Adam Kownacki w dużym boksie to już jest postać bardzo, bardzo marginalna. Kolejna sprawa to powrót Diablo Włodarczyka. Słyszymy, że będzie boksował bodajże w Jastrzębiu Zdroju. No, dużo się mówiło o występie właśnie Diablo w organizacji freakowej Fame. Ja jako jeden z pierwszych podałem tą informację. Okazało się, że pan Andrzej Wasilewski jakby pomógł Krzyśkowi podjąć inną decyzję. On tak to sam określa. No i wydawało się, że wszystko było to spowodowane tym, że Włodarczyk ma zawalczyć gdzieś tam z Kevinem Lareną, który ma walkę na przeczekanie, bo wydaje się coraz bliższy pojedynek, ale o tym zaraz Łukasza Różańskiego właśnie z Bedu Jackiem. No ale widzimy, że Diablo wraca na kolejnej gali, prawdopodobnie z kolejnym bardzo przeciętnym rywalem, po to, żeby tylko zaświeciła się ta aktywność Krzyśka. No i czekać na kolejną szansę. Pieniądze pewnie nieporównywalne, bo pewnie ze 20 razy mniejsze niż proponowała mu organizacja freakowa i inne organizacje, bo tych propozycji walk Krzyśka w MMA było więcej. Więc tutaj o tyle dziwna sprawa, bo myślałem, że jeśli Krzysztof zmienił zdanie i nie wystąpi na gali freakowej, to właśnie ze względu na to, że otrzymał gdzieś tam szansę zawalczenia ponownie, albo o bycie pretendentem, albo o sam pas. Okazało się inaczej, no i zobaczymy, jak ta kariera Krzyśka dalej się potoczy. Jeśli chodzi o Łukasza Różańskiego i Badu Jacka, to nie kontaktowałem się ani z Jackiem Szrągońskim, ani z samym Łukaszem, no ale po tym, jak ogłoszony został pojedynek Larena Gashi, bądź to bądź fajny pojedynek, chyba tak czysto sportowo fajniejszy nawet niż Krzyśka Włodarczyka z Lareną, to wydaje się bliższy pojedynek Badu Jacka z Różańskim, bo skoro Larena zgodził się poczekać, nie naciska na walkę o pas WBC, to musiał dostać jakąś rekompensatę i myślę, że te negocjacje Badu Jacka z Łukaszem Różańskim są gdzieś tam finalizowane już bardzo blisko. Tak mi się wydaje, że tak jest. Kolejną sprawą jest to, że usłyszałem, że kolejny polski pięściarz, bardzo dobry, który miał jeszcze możliwości boksowania na dużych galach i z dużymi nazwiskami, tak mi się wydaje, weźmie udział we freak fightach. No i to chyba by było w kwestii informacyjnej. Miałem nadzieję, że zobaczę jeszcze tego pięściarza w ringu. Być może tak będzie, natomiast jego najbliższe plany to są stoczenie pojedynku w organizacji freak fightowej. Te zasady jeszcze są chyba negocjowane, ale ten boks będzie przemieszany z inną sztuką walki. Dużo się mówi teraz nawet na samym Twitterze o walce, o możliwości pojedynku Adamek z Mamedem Khalidowem i ja myślę, że do takiego pojedynku jak najbardziej dojdzie i będą to zasady bokserskie. I tu akurat Tomek Adamek jest dawno poza boksem, więc generalnie raczej to wpłynie pozytywnie na sam boks w Polsce niż negatywnie, szczególnie, że walka odbędzie się na zasadach bokserskich. Mamy to ikona sportów walki w Polsce, więc tutaj tylko popularyzacja boksu nastąpi, nawet jak nie będzie to taki czysty event bokserski. Kolejną informacją jest taka, że
Arsen Gulamirian, czyli mistrz świata WBA kategorii cruiser, czyli tej polskiej do niedawna kategorii wagowej, i dalej chyba jest Polska, bo mamy wysoko i Mateusza Masarnaka i Michała Ciślaka, chyba w żadnej innej wadze aż tak wysoko zawodników nie mamy w jednej kategorii wagowej sklasyfikowanych. Dalej jest to polska kategoria wagowa, podpisał kontrakt z Urpą Boxer. Mówię tutaj o Francuzie. No i jakie to ma znaczenie dla naszego rynku? Francuz chyba w ostatnich 4 latach stoczył jeden pojedynek, blokując ten tytuł. Miał problemy z telewizją, miał problemy z organizowaniem gali. Ciężko było zaprosić go nawet do Anglii, bo podejrzewam, że takie zakusy były, a co dopiero na jakiś rynek polski. Z kolei on sam mocnych rywali nie zapraszał, a tak jak powiedziałem, w ostatnich latach nikogo nie zapraszał. Więc tutaj odblokuje się ten tytuł, odblokuje się trochę sytuacja, prawdopodobnie na pierwszy ogień pójdą pięściarze brytyjscy, ci, którzy czekają w kolejce do walki o pasy, być może Riyad Porę, który jest wielką nadzieją grupy Boxer. I tutaj będzie się sprawa rozwiązywała między Brytyjczykami a Francuzem, ale myślę, że to jest jakaś szansa, że zwolni się któryś przeciwnik dla Polaków, bądź któryś ze zwycięzców takich pojedynków z Gulamirianem będzie rywalem Polaka, więc to i tak jest taki powiew świeżości, jeśli oczywiście podpisanie kontaktu jest rzeczywiste i doszło do skutku. To jest taki powiew świeżości dla kategorii cruiser, bo na pewno Gulamirian będzie walczył częściej, szczególnie jeśli będzie wygrywał. Taka informacja ze światu boksu kobiet. Amanda Serrano z Ramos będą walczyły na dystansie 12 rund w walce mistrzowskiej i rundy będą trwały 3 minuty, czyli dokładnie tak jak u panów. No to jestem przekonany, że będzie skutkowało, jeśli w większości pojedynków będzie takie zasady będą grały rolę, to myślę, że więcej nokautów będzie w boksie kobiet, kobiety będą bardziej w tym boksie obrywały i będą ponosiły większe konsekwencje tego boksu. To może też skutkować tym, że będą lepiej zarabiać, natomiast ja tutaj się jednak w przypadku pań skupię na tych konsekwencjach, więc o ile myślę, że Serrano po prostu Ramos znokautuje i jej to jakoś ujdzie, no to myślę, że większość pań na tym ucierpi. Takie jest moje zdanie. Trochę tych tematów się przewinęło, trochę się nagadałem, ale moim zdaniem to było o czym porozmawiać i tematy były często ciekawsze niż bieżące sprawy danego weekendu. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. W następnym tygodniu będę miał dla Was kilka niespodzianek. Pozdrawiam.